Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego przygotowania kolejnego przepysznego koreańskiego dania. Będziemy dziś gotować doenjang-jjigae z wołowiną. Wszystkie składniki, jak widzicie, są już przygotowane. Oczywiście odsyłam Was też do opisu filmu, gdzie będziecie mieli podane wszystkie proporcje, jakie będę dzisiaj używać. Nie przedłużam zatem, zapraszam do wspólnego gotowania. Pierwszym etapem będzie obsmażenie mięsa. Ja mam tutaj przygotowaną wołowinę mieloną, 400 gramów, więc tutaj na dnie miałam rozgrzewającą się łyżkę oleju roślinnego i teraz przez kilka minut praktycznie cały czas mieszając i rozdrabniając tutaj przy pomocy łopatki będę obsmażać mięso do momentu, aż całość nie zmieni koloru na taki szarawy i mięso nie będzie miało postaci takich malutkich grubek. Mogę teraz dodać już połowę białej cebuli. Pokroiłam takie piórka, zaraz sobie ją tutaj porozdzielam przy pomocy łopatki i od razu też dodaję 3 duże ząbki czosnku pokrojone na takie mniejsze cząsteczki. Możecie sobie też przecisnąć przez praskę, jeśli macie ochotę, ale nie jest to wymagane. I teraz będę smażać mięso z czosnkiem i z cebulką przez 4 minuty. Teraz mogę dodać kolejny składnik. To będą 2 ziemniaki. Ja mam tutaj gatunek taki ziemniak mączysty. Ja je najbardziej lubię. Pokroiłam sobie 2 sztuki właśnie takie większe cząsteczki. Ja lubię, żeby ziemniaki były wyczuwalne. I dodaję 1 litr przegotowanej wody. I tutaj na talerzyku mam przygotowaną dashidę. To jest właśnie sproszkowany bulion wołowy. Dodaję połowę łyżeczki. Oczywiście, jeżeli macie i chcecie wykorzystać, to możecie użyć oczywiście taki domowy bulion wołowy. Ale można się posiłkować czasami takimi już gotowymi dodatkami, żeby było szybciej i sprawniej. I ja teraz przykryję i zostawię na 15 minut. Myślę, że ten czas pozwoli, żeby ziemniaki już troszeczkę zmiękły. Ziemniaki są już miękkie, bo sprawdzałam wcześniej. I teraz przyszła pora, aby dodać bardzo ważny składnik, czyli pastę doenjang. Ona tak wygląda w środku, ma taki mocno sojowy zapach. Tak wygląda opakowanie. I dodaję 2 łyżki. Odczep się. Sobie pomogę tutaj widelczykiem, żeby wyskrobać. I jeszcze będzie potrzebna pasta gochujang, której chyba nie muszę nikomu przedstawiać, bo często gotuję z jej pomocą. I gochujang dodajemy 1 łyżkę, czyli 2 łyżki doenjang i 1 łyżka gochujang. I teraz przemieszam delikatnie, żeby nie rozwalić ziemniaczków, bo ziemniaczki fajnie jakby pozostały w swojej postaci. Bardzo ładnie pachnie. To jest takie danie, do którego już nie trzeba dodawać soli ani sosu sojowego, bo te wszystkie tutaj podbijające smak składniki już są skoncentrowane w paście doenjang i w gochujang. I jeszcze dodam 180 gramów tofu zwartego. Pokroiłam sobie w takie większe kostki. Wy sobie pokrójcie w takie kawałeczki, jakie lubicie najbardziej. I jeszcze przykryję i zostawię na 10 minut, żeby tofu troszeczkę pochłonęło smaków, które się już tutaj ze sobą połączyły. I za 10 minut już będzie można jeść. Doenjang-jjigae jest już gotowy, ale ja chciałabym dzisiaj podać dukbaegi.
nie gotowałam od początku dubeki ze względu na takich prostych, prozaicznych, że pojemność miseczki jest zbyt mała dla porcji, jaką dzisiaj przygotowywałam. Więc wkładam sobie teraz i za chwileczkę podgrzeję na takiej turystycznej kuchence. I teraz będę podgrzewać przez jakieś 3 minuty. Bardzo lubię ten dźwięk, jak się tutaj w tej miseczce składniki podgrzewają. Mogę już teraz dodać dymkę, oczywiście wiadomo, dymka musi być, ja bym sobie nie mogła dorwać. I jeszcze zostawię przez minutkę, niech się to wszystko tutaj razem fajnie podgrzewa. Dzisiejszą ucztę mam już gotową. Przygotowałam sobie też kimchi. Mam ryż. No i oczywiście doenjang jjigae z wołowinką. Jeszcze troszeczkę dymki. Ja mam tutaj jeszcze taką bardzo ostrą paprykę, więc już nie dodawałam jej od razu ze względu w takich, że będzie jeść dzisiaj też moja córka. Więc zobaczymy, niech sobie sama przyprawi. No, ja jeszcze troszeczkę też gochugaru. No i już mam komplet. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Oczywiście zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Zajrzyjcie też do innych moich filmików, poszukajcie inspiracji dla siebie. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!